Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken. Przed nami kolejny odcinek z Total Battle. Dzisiejszy odcinek będzie takim, bym powiedział, miszmaszem, w którym odpowiem na wasze pytania. Nie będzie jednej konkretnej tematyki. Po części pokażę wam gdzieś tam moje postępy, podzielę się również z wami swoimi przemyśleniami i również błędami, co ważne, bo chcę, abyście też na moich błędach się uczyli i abyście widzowie tych błędów nie popełniali. Także zapraszam do oglądania i zaczynamy może od tego, moi drodzy, co było w poprzednim odcinku. Były te marsze CP. Pokazywałem wam... No, teraz mam mało, zaraz, drogi widzu, zobaczysz, spokojnie, nie oceniaj po pozorach, nie oceniaj książki po okładce, zaraz wszystkiego, drogi widzu, się dowiesz, no bo pewnie tu już by padło pytanie, no Yuken, robiłeś marsze CP, a nie masz tego CP, gdzie się podziały te punkty podboju, spokojnie. Słuchajcie, robiliśmy marsze CP, na których zdobyłem 6 bilionów punktów podboju, dzięki czemu, moi drodzy, odblokowałem dwie technologie. Tutaj elitarni kusznicy jeszcze mi się odblokowują. Nie przyspieszałem ich, bo jakby nie mam innej technologii do szkolenia w tym momencie, więc też powiem wam szczerze, nie widzę sensu tego przyspieszać i marnować przyspieszeń, skoro na razie no nie mam takiej potrzeby. Przyjaciele z klanu na maksa mi pomogli. To czeka na przyspieszenie, bo jeśli dziś będą marsze CP, a mają być no lada moment wykonane znowu, jeśli zdobędę 3 biliony, zresztą muszę ci, drogi widzu, pokazać, to zrozumiesz, to wtedy to przyspieszę. Tutaj dam ci takiego protipa i zobaczcie, awansowałem S6, czyli już miałem, chyba jak wam pokazywałem na poprzednim odcinku, już miałem te sępy szóste, elitarni kusznicy mi się awansują i jeździec lwów już też mam wykupione, czyli zostaje mi tylko jeszcze wtedy za 3 biliony punktów do wyszkolenia ciężki rycerz. Myślę, że to zrobię, ale zobaczymy, bo właśnie dlatego powiedziałem, moi drodzy, że ten odcinek będzie trochę takim miszmaszem, bo też podzielę się z wami swoimi przemyśleniami odnośnie tego rozwoju, od tego wbijania tego mojego, moi drodzy, G7, tak? No bo jak wiecie, cały czas dążę do G7. Te G7 jednak będę chciał odblokować przy następnym ranga roku. On będzie za około 3 tygodnie, może trochę szybciej, więc wiem, że się w tym czasie raczej uwinę. No i właśnie, drogi widzu, być może jeżeli będziecie chcieli, ale to też napiszcie proszę w komentarzach, to cały patent, taki protip, taki hack wręcz, który można zastosować w grze w przypadku ranga roku, mogę wam pokazać. Bo to tylko musiałbym to pokazywać w trakcie już trwania ranga roku, żebyście to zrozumieli. I teraz tak, jak widzicie, moi drodzy, mam tu strasznie dużo zasobów budowlanych. No właśnie, no bo dla widza chciałem pokazać i tu się pomyliłem. To jest jeden z moich błędów, który mnie dzisiaj, widzowie, blokuje i będę miał ciężkie decyzje do podjęcia. Naprawdę ciężkie. Słuchajcie, pokazywałem wam ostatnio te zasoby, które mam i ja je wszystkie wydobyłem. I po prostu było tam chyba nawet 2,5 biliona. Ja te zasoby staram się zużywać, ale to jest taka ilość, że ich się nie da zużyć. No i jak widzisz, drogi widzu, tutaj zasoby już też mi się pojawiły w tych skrzyniach. Natomiast to wszystko są zasoby, które zyskałem w ciągu no chyba 3 dni, bo 3 dni temu to kliknąłem. I to są wszystkie zasoby, zobaczcie, jak ogromną ilość zasobów budowlanych mam w skrzyniach. Tutaj te 100 tysięcy, 60, 125, 20, nawet mam 500 tysięcy, 750, milion, 1 500 000, 3 miliony, 5 milionów. Zobaczcie, 5-milionowych zasobów drewna mam 15 razy. To już naprawdę są ogromne ilości, dlatego ja nie martwię się, że kiedykolwiek mi, słuchajcie, będąc w klanie, gdzie odbieram skrzynię, zasobów budowlanych zabraknie. Zresztą widzicie nawet po tym liczniku. Tylko tutaj jest niestety pewien problem, bo dziś, moi drodzy, zaczęła się walka o tron. Ja już bym musiał, no będą marsze CP za 3 godziny, niecałe. I żeby tylko tych CP nie zyskiwać pod kątem punktów podboju, tak? No, moi drodzy, musiałbym zdjąć tarczę pokoju. Tak jak o srebro się nie martwię, bo jeszcze mamy dzisiaj giełdę najemników. Może też i na odcinku jakiegoś najemnika kupimy, jak się pojawi taka giełda.
Ale nie martwię się, słuchajcie, o to srebro, bo ja je zużyję, bo dzisiaj mamy, jak widzicie, zryw starożytnych. Jestem jeszcze przed atakiem i no z 2-3 ataki na pewno będę chciał Kleopatrą wykonać. Tutaj te skrzynie muszę zdobyć. To tam jeden atak i to pójdzie. Myślę, że troszkę więcej zdobędę punktów. No chciałbym może te 760 tysięcy zdobyć. Zobaczymy, czy się, moi drodzy, uda. Więc ja się o srebro w tym momencie kompletnie nie martwię, zużyjemy. Żywność to mam w nosie, to jak ktoś chce, niech sobie rabuje. Natomiast troszkę, jak sami widzicie, tych zasobów budowlanych jest dużo i tu muszę ciężką decyzję podjąć. Być może pójdę na ryzyk fizyk, być może zapytam o zdanie przyjaciół z klanu, żeby ktoś ustawiony mi to zrabował, komu się to przyda. Bo jak widzicie, tych zasobów i tak mam w skrzyniach tyle, więc no niepotrzebnie może to otworzyłem, natomiast chciałem wam pokazać, jak duże ilości są tych zasobów, tylko nie wziąłem pod uwagę, że to są aż tak ogromne ilości. Po prostu się moja matematyka od was się po prostu okazało się 2 razy więcej tych zasobów niż myślałem. Dobrze, to teraz jeśli chodzi o moje błędy, to moi drodzy, jak widzicie, mamy zryw starożytnych. O właśnie, tutaj jednych najemników już wyhandlowałem na giełdzie. Myślę, że z 2 razy jeszcze pohandluję. Też nie chcę tego srebra, tak wiecie, za bardzo tracić, bo jeszcze chcę mieć na szkolenie wojsk, natomiast myślę, że 2 razy, 2 kursy zrobię. Słuchajcie, tutaj jest epicki oddział starożytnych. Dzisiejszy odcinek nie dotyczy starożytnego, tylko chcę wam powiedzieć o moim błędzie. Zobaczcie, atakując Kleopatrą, atakując wojskami, jakie wam pokazywałem w odcinku o zrywie starożytnych, no stosunkowo mało punktów tego strażnika zdobyłem i stosunkowo mało punktów waleczności. To jest bardzo mało. Ja zazwyczaj tu przynajmniej 12 bilionów zdobywałem, czyli 2 razy więcej. No i bywało około 20 bilionów również expa. Dlaczego, moi drodzy, w taki sposób? No bo przyznaję wam się, drodzy widzowie, do błędu. Każdemu zdarzy się czasem pospieszyć. Mi też to się zdarza. Co zrobiłem nie tak? Co, moi drodzy, poszło nie tak? Skoro wziąłem Kleopatrę, wziąłem ją w odpowiednim ubraniu, odpowiednio dobrałem wojska, dlaczego mam 2 prawie razy mniej? Nie zapomniałem włączyć bonusów, bo wszystkie bonusy, jeśli chodzi o waleczność, o punkty expa, mówię oczywiście o tych bonusach tutaj, które widzicie, mam je włączone, one były. To nie jest, widzowie, powód, aczkolwiek chciałbym wam zwrócić uwagę na to, jeszcze raz powtórzyć, że jeśli macie ważne wydarzenia, jak ataki jakieś na starożytne potwory, to polecam wam sprawdzić 3 razy, czy macie włączone tutaj te wszystkie punkty, te przede wszystkim punkty doświadczenia, prawda, punkty waleczności. No jeśli jest marsz CP, no to koniecznie powinny być punkty podboju, no ta siła i zdrowie też jest ważna. No, bonus tempa marszu, to wiecie, to już tam nie jest tak istotne. No i miałem to włączone. Miałem również włączone, moi drodzy, status VIP. Więc dlaczego mam mniej punktów? No, drogi widzu, zobacz. Dopiero mnie przyjaciele z klanu to uświadomili. Trzeba zjechać na dół. Ja zapomniałem, że przekładałem artefakty i po prostu, bo były tam jakieś ataki i ważniejszy artefakt przełożyłem i niestety wyszło jak wyszło. Teraz ten artefakt dopiero awansowałem. Jak nie wiecie, o co chodzi z artefaktami, to moi drodzy, jeśli macie kapitana, niech będzie to ta nasza Kleopatra, to jak widzicie, ten artefakt już awansowałem, moi drodzy, na poziom 30, tak jak kolega, zresztą mogę wam pokazać, kolega mając bardzo podobną Kleopatrę i artefakt na 30 poziomie miał 2 razy lepsze wyniki niż ja. I to chodzi o to, że siła gwardzistów jest plus 40%, a ona była plus 1%, bo artefakt był na 1 poziomie. No mój błąd, po prostu, wiecie, czasem człowiek się zamota, ale o, patrzcie, jak to się fajnie rusza. Tak jak myszką ruszam, tak artefakt się rusza. No, także moi drodzy, no jak widzicie, no jest to tutaj jeszcze dodatkowo plus 14%, a tutaj mamy plus 43%. Także no warto, moi drodzy, aby o tym po prostu pamiętać, jak robicie jakieś ataki. Artefaktów na szczęście nie naprawiacie, one po prostu są. Jakby co mogę jeszcze porównać, jest jeszcze ta maska, która daje siłę potworów, no jest to bardzo zbliżony bonus.
prawda? No bo tu 44%, tu mamy 40%, no to powiedzmy, że te 4% nie będziemy się handlować. Musiałbym się zastanowić, natomiast wydaje mi się, że gwardzistów wysyłam więcej, bo pamiętajcie, że jednostki strzeleckie są również gwardzistami, a one są istotne przy ataku na potwora. Także myślę, że z tym artefaktem będą lepsze wyniki i już wam pokażę, bo tu przyjaciół zapytałem z klanu, moi drodzy, giełda najemników, o, widzicie, dlatego mówiłem, że odcinek będzie, moi drodzy, taki dzisiaj miszmaszowy, gdzie będzie dużo. No co bym wziął? Tych bym wziął, ale nie, tyle to mi szkoda kasy, słuchajcie. Któryś z nich tu był taki fajny, ale już go nie pamiętam, który to był. Bliznowaty to może nie, no najlepiej byłoby te papugi wziąć, by się przydały, one są dość silne, ale wiecie co? Weźmy sobie może tego. Zaraz mi giełdę zamkną, jak nie kliknę. Dobra, klikam tego i sru. Handluj. A może dwa handle zrobię, czekajcie. Jak już tak, to zrobimy dwa handle. Tacy jeźdźcy byli fajni. To byli oni chyba. Tak, to jest ten jeździec. Dobra, to tego też handlujemy i sru. Oby się udało, widzowie. Cyk, 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 cyk. Przyspiesz. Cyk, 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 cyk. Przyspiesz. Także bierzemy udział w giełdzie najemników. Powinniśmy dać radę. O, 56% damy radę. Dobra. No jeszcze 31 milionów srebra mi zostanie na wojska. Pamiętajcie, że oczywiście najemnicy są ważni. Kiedyś wam mówiłem, skąd pozyskiwać najemników. Tu mamy taką promocję, widzowie. Proszę bardzo, 50% więcej najemników. Ta promocja często właśnie się przy zrywie starożytnych pojawia, kiedy macie giełdę najemników. To jest taka promocja dla ludzi, którym się nie udało zdobyć najemników na giełdzie za srebro. Mogą kupić za prawdziwe pieniądze. No, myślę, że 47 zł. Znacie moje podejście do krytykowania niektórych promocji w Total Battle, ale uważam, że 47 zł jest uczciwą ceną, tylko pamiętajcie, że ci najemnicy będą ważni tylko przez 7 dni, nie? Ale 1200 całkiem spoko, aż mnie kusi, żeby tu jeszcze raz przyhandlować. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Dobra, bierzmy tą, bo mi będzie potrzebny. To jeszcze tutaj sobie kobitkę zhandlujemy. Dobra, 23 miliony srebra, no teraz już nie możemy szaleć. Przy czym srebro na szczęście jeszcze mam trochę w skrzyniach, więc mogę sobie pozwolić na taki handel. Zobaczcie, tu jeszcze tam na szkolenie jednej armii mieć będę. Dobra, zahandlowała Kleopatra, no i zobaczcie, w ten sposób zrobiliśmy. Tylu najemników mam więcej, 160 tych, 320 tych, 320 tych i 65 tych. Tu akurat kupiłem ją, bo ona jest zwiat. A będę musiał zrobić zwiat na kogoś, żeby stracić tarczę pokoju. Kurde, aż mnie kusi, żeby jeszcze raz. Ale nie, zobaczmy tylko, czy nasz przyjaciel zamknie giełdę. Chyba jest, zamknął giełdę? Tak, zamknęli nasi przyjaciele giełdę i mamy skrzynię. Brawo. Brawo dla przyjaciół, po prostu Nerd Diesel, jak widzicie, giełdę najemników zamknął. Dobra. No to jak przy okazji się złapaliście, widzowie, na pokazanie wam najemników, więc wam pokażę, ilu w ogóle mam najemników przygotowanych teraz na starożytnego. Myślę, że mam całkiem niezłą ilość, mimo że widzieliście, że było ich ostatnio naprawdę na wykończeniu. Także fajnie się ci najemnicy, niektórzy również czasowo zgrywają, że jak jest zryw starożytnych i atakujemy potwora, to zobaczcie, tu jeszcze z poprzedniej giełdy najemników jeden dzień mi zostało, także zdążę tych najemników jeszcze zużyć. Mam, moi drodzy, dużo potworów. Może was to zdziwi, ale słuchajcie, muszę wam się pochwalić. Tego osiągnięcia już wam nie jestem w stanie tutaj pokazać, bo już jest niedostępne. Natomiast słuchajcie, mam dzięki temu nową ramkę. Moi drodzy, my wczoraj, jak była gorączka srebra, może mi się uda w dzienniku cofnąć i wam to pokazać. Może się dokopię. Spróbujmy. Moi drodzy kochani, wraz z przyjaciółmi, zobaczcie, z klanu atakowaliśmy heroiczne oddziały potworów. Tylko polecam wam robić to z mocnymi przyjaciółmi, jeżeli macie w klanie, no bo sami nie jesteście w stanie takich potworów pokonać. Nie ma szans. Ale chodzi o to, że zobaczcie, 42, 39, 41, wszystkie po kolei potwory lecieliśmy, wszystkich możliwych poziomów. Dzięki czemu, o widzicie, dzięki temu dostałem nowy personalizacji tutaj awatar, niszczyciel, tak? Ale chcę wam powiedzieć, że przez to, że atakowałem, no tutaj tego nie zobaczycie w szczegółach, tu tylko możecie zobaczyć, ile zdobywałem punktów waleczności i ile moi kapitanowie. Wysłałem tylko tych kapitanów, jak widzicie, była sobie Helena, Animatore i Kleopatra, bo chciałem ich awansować. Tymi kapitanami atakowaliśmy potworów.
Więc poza tym, że dostałem dużo punktów, punktów waleczności, które gdzieś wam tam pokażę, chociaż ich wcale dużo nie mam, bo mam tylko 38 bilionów po ataku na starożytnego, to moi drodzy, zobaczcie, ja jeszcze mam 500 tysięcy smoczych monet, bo słuchajcie, za każde osiągnięcie po kolei, jeżeli atakujecie po kolei, tak jak leci, tam jest 18, 19, 20, no tam wam pokazuje, tak? Jeżeli naprawdę lecicie po kolei z atakiem na starożytne, nie, przepraszam, nie starożytne, tylko te heroiczne potwory, no to zdobywacie za każde pokonanie tego potwora heroicznego właśnie bonus. I tym bonusem są między innymi smocze monety. Za 45 level tych heroicznych ja dostałem chyba 100 tysięcy już tych smoczych monet, gdzie zrobiliśmy, słuchajcie, 20 ataków, nie chcę was skłamać, ale koło miliona, znaczy przepraszam, nie miliona, tylko 100 tysięcy, nie, dobrze mówię, miliona, bo teraz jest 500 tysięcy. Dobrze powiedziałem, czyli ja miałem koło miliona, słuchajcie, smoczych monet, drogi widzu. Milion smoczych monet miałem, ale oczywiście no zużyłem właśnie na potwory, bo jeden potwór to jest 100 tysięcy mniej więcej. I jeszcze tutaj jednego potwora sobie wyszkolę, bo patrzę na atak, no pewnie tych mi trochę jeszcze brakuje. Także tych sobie jeszcze będę chciał wyszkolić, żeby mieć taką, wiecie, mega giga armię na starożytnego. Dobra, no to jeśli chodzi o to, mówiłem o swoim błędzie, że miałem źle dobrany artefakt, więc już wam pokazuję, co mi tu przyjaciele napisali. Zobaczcie, ja tutaj napisałem, bardzo miłych mam przyjaciół z klanu, nie boję się pytać, jeśli robię coś nie tak. Zadałem im pytanie, przyjaciele, czy robię coś źle, skoro mam dwa razy niższe punkty niż miałem. No i przyjaciele zwrócili mi uwagę na to, że wszystko jest ok, tylko artefakt. I tutaj przyjaciel, który ma, zobaczcie, nawet niższą Kleopatrę ode mnie o 4 levele, zdobył już 10 bilionów punktów. Tych zdobył no, o 60 tysięcy więcej i tych zdobył no, też o wiele więcej niż ja, nie? Bo 20 bilionów. Dlaczego? Dlatego, że ten przyjaciel miał ten sam artefakt, ale na 30 levelu. Więc zwróćcie uwagę, jak te artefakty zmieniają różnicę, jaką robią różnicę. Bo oczywiście przy ataku na każdego potwora, czy przy każdej zorganizowanej akcji, zawsze pamiętajcie, żeby mieć bonusy włączone. Czyli mówimy o tych bonusach tutaj. Mówimy o statusie VIP. Jak macie premium, to również warto, żeby sobie ten premium tutaj odpowiednio dobrać. No i wiecie, no i to idzie. I to idzie. Dobra, zobaczmy. Mistrz portalu jeszcze troszkę. Postaram się tyle, ile da się tych zasobów zużyć, ulepszając budynki. No i moi drodzy, właśnie dziś jeden z budynków ulepszyłem. To znaczy zainwestowałem kolejne 100 tysięcy złota, żeby kupić, wiecie, te traktaty i tutaj ten budynek awansować. Tutaj sobie raczej to złoto na razie zostawię, żeby do starożytnego przetrwać. Więc na razie, moi drodzy, nie będę budynków ulepszać dalej, bo nie chcę zejść ze złota, bo jednak chcę dość mocno tutaj na starożytnym się skupić. A wiecie, to jest niestety, widzowie, tak, bo tu mówimy oczywiście o atakowaniu na G7, tak? My uderzamy w G7. Czyli ja chcę opracować G7 i to nie jest tak, że ja tylko budynki sobie ulepszę, bo zobaczcie, tutaj w tym momencie było dużo budynków. Żebym akademię samą ulepszył, to jest jeden raz po 100 tysięcy złota. Karawansaj drugi raz, czyli już 200 tysięcy złota. No i magazyn 300 tysięcy złota łącznie będę potrzebował. Widzicie, te traktaty trzeba kupić. Natomiast to nawet nie o to chodzi, bo jakbym się uparł, to dwa budynki już bym też ulepszył dodatkowo. Tylko to... Ten mój rozwój, słuchajcie, na G7 to nie polega tylko na budynkach w tym momencie, bo zobaczcie, ja mam tych punktów waleczności tylko 38 bilionów, a tutaj już, żeby tą technologię awansować, to już potrzebuję razy 4, już potrzebuję 120 bilionów, no może nie razy 4, bardziej razy 3, no ale tam wiecie, nie czepiajmy się cyferek, nie? I myślę, że dzisiaj te 120 bilionów uda mi się osiągnąć. Jak mi się uda, to tą technologię będę robił. Czyli wtedy muszę jeszcze raz ten koszt awansować, muszę to zrobić i wtedy mi się odblokują dopiero G7, no ale na G7 też muszę mieć odpowiednią liczbę punktów waleczności. Także jeśli chodzi o moją taktykę, to w tym momencie widzę, że z budynkami dam radę czasowo do ranga roku w ciągu tych, no powiedzmy, nawet i 2 tygodni. Myślę, że chyba za 3 będzie tygodnie ranga rok, no ale
wiecie, lepiej, żeby się nie rozczarować, lepiej założyć niższy termin, nie? Także myślę, że z budynkami dam radę, no zasoby się nie martwię. Bardziej, jeśli można powiedzieć, że o cokolwiek się w tej chwili martwię, no to właśnie, moi drodzy, o te punkty waleczności. Więc raczej będę bardzo mocno dziś starał się chociaż dobić do tych 120 bilionów, atakując właśnie starożytnego epickiego potwora już na właściwym artefakcie. Atakując Kleopatrą, nie będę, słuchajcie, innym kapitanem atakował, bo wtedy stracę. Oczywiście fajnie by było Helenkę jeszcze tam levelować, wiadomo, że byłoby fajnie. Chociaż myślę, że Helenę wyślę do ataków tych, do marszy CP. Razem z kapitanem... Aha, i tutaj jeszcze dość mocno, widzowie, awansowałem, zobaczcie, tego Daustana na 127 level, dzięki czemu, zobaczcie, ile mam więcej punktów podboju, 63%. Także chciałbym Daustana na pewno wbić na ten 200 level, żeby, wiecie, chociaż te 100% było więcej, nie? Także jak widzicie, no jest tutaj dużo, dużo rzeczy, które się dzieją. Ja zawsze, tak jak wam mówiłem, awansując kapitanów, sugeruję się tym, to możliwe, że będę dążył, żeby animatore weszła na 150 level. Czy mi się to uda dziś? Nie wiem. Na pewno na epickiego potwora nie będę animatore awansował. Raczej przy marszach CP będę chciał ją levelować. No jeśli chodzi tutaj 130, no to nie mam takiego kapitana, który by mi odpowiadał, no bo ten mi jest trochę Aleksander nie na rękę. Więc tu się wstrzymuję. No i tutaj ewidentnie chciałbym Helenę zrobić 185. Ale może się zdarzyć, że szybciej awansuje Daustana na 185. To też zobaczycie w następnych odcinkach. Było, moi drodzy, pytanie od widza. Pytanie, które też tutaj na wiadomości dostałem. Tutaj nawet mnie znajdujecie na Total Battle i piszecie. Bardzo, bardzo mi miło, drogi kolego. Faenorn. Jak dobrze przeczytałem, mam nadzieję, twój nick. Pozdrawiam cię serdecznie. Kolega tutaj pyta, w jaki sposób w klanie są weryfikowane, w jaki sposób w klanie są weryfikowane skrzynie. Słuchajcie, w klanie trzeba... O, mamy codzienne zadania. Widzicie, tutaj cały czas się coś dzieje. Trzeba pilnować. Moi drodzy, w klanie mamy jako wymóg, tutaj jest opis klanu, no tych 15-levelowych skrzyń, krypt otwierać 15 chyba, nie, 10 jest jako wymóg. Widzicie, musisz otworzyć 10 krypt dziennie 15-levelowych. To jakby każdy i tak otwiera więcej, ale odpowiadając, kolego, na twoje pytanie, to po prostu ludzie to... oni to obserwują. Są osoby w klanie, które są wyznaczone do danych, że tak powiem, zadań, tak? No i jest osoba, która weryfikuje to, czy dana osoba otworzyła te skrzynie. Myślę, że, słuchajcie, to też widać, jak ktoś w ogóle żadnej skrzyni nie otwiera. To nawet jakbyście przelecieli tak naprawdę po tych prezentach. Widzicie? To łatwo, nawet może na plusikami sobie odznaczać, jak ktoś ma jakiegoś Excela, to może plusikami to odznaczać. 10 skrzyń to naprawdę nie jest dużo. I myślę, że jest to sprawdzane w taki sposób, czy ktoś otworzył chociaż te 10 skrzyni, a jak już otwiera więcej, to już ta osoba nie jest liczona dalej. Chyba że zwierzchnicy liczą w ogóle, bo ja nie wiem, ja czasami 50 krypt dziennie otwieram, nie? Tutaj zasoby wysyłają, jeżeli budowlane, to ja chętnie wyślę, może zapytam przyjaciół, czy ktoś potrzebuje zasobów budowlanych, chociaż z drugiej strony teraz patrzę, że dużo ludzi ma jednak tarczę pokoju, moi drodzy, czyli ja nie wiem, czy oni będą, tutaj mój przyjaciel Eraiken, jeszcze z poprzedniego klanu, też widzę, że ma tarczę pokoju, więc nie biorą udziału. Gdzie jest nasz Konstantinę, moi drodzy? Tutaj gdzieś był Konstantinę, czy Konstantinę nazwę zmienił na R? Nie, tu jest Konstantinę, jest nasz Konstantinę, też ma jeszcze Konstantinę, słuchajcie, tarczę. No ciekawe. Kolejne pytanie było co do złotej przepustki, obiecałem, że to sprawdzimy, moi drodzy. W tej chwili jest, nie wiem ile minęło. No, mamy drugi dzień, wczoraj, teraz kiedy to nagrywam, mamy niedzielę około godziny 16, a reset było 22 w sobotę. No,
Więc no tyle godzin temu po prostu zaczęła się nowa... Nie, czekajcie, w piątek się zaczęło chyba, bo to jest już 28 dni. To się chyba w piątek zaczęło, moi drodzy. Tak, w piątek się zaczęło, bo było przez sobotę, czyli dzień po początku nowej edycji Triumfalnego Wyzwania. 88 osób ma złotą przepustkę, tak? Wymogiem jest złota przepustka, jest to w klanie napisane. I tutaj też odpowiadając wam na pytanie, jeśli jesteś mniejszym graczem, czy dołączenie do klanu, który nie wymaga złotej przepustki, ma sens? Według mnie tak. I bez złotej przepustki też możecie fajnie rozwijać klan, jeśli będziecie pilnowali tego, żeby te krypty otwierać, będziecie wspólnie robili ataki na potwora, jeśli będziecie dbali o to, bo zobaczcie, tu jest też bogactwo klanu, zobaczcie, jakie mamy piękne bogactwo klanu. Kiedy dołączałem do tego klanu, kiedy on powstawał, nie wiem, miesiąc temu? Ja naprawdę szczerze nie pamiętam, kiedy ten klan powstawał z tego zjednoczenia. To już gdzieś może w odcinku mówiłem o tym, teraz już nie pamiętam, ale strzelam, że około miesiąca temu. My tutaj mieliśmy tylko przekroczone 300 milionów. Tylko mieliśmy, widzowie, przekroczone 300 milionów. W tej chwili, zobaczcie, mamy już 550 prawie milionów i bardzo szybko, myślę, dojdziemy do tych 3 bilionów. I to też jest ważne, bo jeśli otwieramy te skrzynie, zobaczcie, co łącznie co 6 godzin, czyli no parę razy w ciągu doby odbieramy 4 skrzynie, bardzo fajne, zobaczcie. Bardzo fajne skrzynie bogactwa. Jeśli byśmy mieli więcej, to jeszcze więcej by było. Także to też są dodatkowe prezenty. Pamiętajcie, że widzowie, zobaczcie, cały czas otwieram prezenty i w tych prezentach jest cała magia. Ja jeszcze naprawdę mam już coraz mniej czasu i jeszcze nie wiem, jaką podejmę decyzję. To znaczy tak, w marszach Ceperan na pewno wezmę udział, żeby zdobyć punkty podboju. Natomiast nie wiem, czy chcę walczyć o senatora. I powiem wam, że nawet jeżeli miałbym stracić trochę tych zasobów typu drewno, których i tak mam dużo, no to moi drodzy, senator jest bardzo, bardzo kuszącą opcją, bo zobaczcie, 25% punktów waleczności i doświadczenia mam więcej. I to naprawdę jest gra warta świeczki. Naprawdę jest gra warta świeczki, bo kurczę, dzięki temu, no dzięki temu można fajnie, wiecie, mieć punkty dodatkowe. No każde punkty, które możemy zdobywać, są tego warte. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o Unię Triumfu, ja wam pokażę ze sklepu, już tutaj kupiłem, mi chyba tylko 3 zostały, Helenę kupiłem i będę zbierał Helenę, ale od razu wam powiem, że nie uzbieram wszystkich fragmentów Heleny, nie ma opcji, widzowie. Liczyłem to, bo zostało mi tu raptem 15 jeszcze fragmentów i w tych nagrodach mi tutaj zostało tu 15, to będzie 30 i 15, 45, a brakuje mi, moi drodzy, do awansowania Heleny znacznie więcej, także w tym sezonie, zobaczcie, zabraknie mi, tak, no bo załóżmy będzie 45, no to mi 25 zabraknie niestety tych fragmentów, także Helenka będzie musiała niestety na te poziomy gwieździste jeszcze sobie troszkę poczekać. Może, moi drodzy, Kleopatrę mi się uda, bo to też by dało dużo. Zobaczcie, też tutaj ta siła by wzrosła, do ataków by to miało znaczenie. Natomiast musiałbym 50 tysięcy tej esencji nieśmiertelności uzbierać i jest to do zrobienia. To nie jest jakoś zaporowo, uzbieram. Oczywiście nie mówimy o kupowaniu, drogi widzu, mówimy o normalnym zbieraniu, nie? To sobie wyjaśnijmy. Ja nie kupuję różnych rzeczy tutaj, no bo po prostu mi jest na to szkoda kasy i tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku o chociażby zdobywaniu Herkulesa, to ja się za głowę chwytam, jakie to są, słuchajcie, ogromne ilości. Zobaczmy, bo może koledzy, bo ja myślę, że oni sobie srebro wysyłają, ale zobaczmy, czy czasem nie są zasoby budowlane. O właśnie, ten pisze. Kurczę, bo BendeSD może też napisze. Budowlanych. Trzeba pisać poprawnie, bo to potem źle tłumaczę. Tłumaczy. O.
Zobaczymy, może komuś wyślemy i zrobimy komuś... ktoś mi coś wysyła, widzowie. Kto to mi coś wysyła? Co mi tu wysyłają? Ja nic nie chcę. Co mi tu wysyłają? Co dostałem? O Boże, za co wy budowlane wysłał mi? A ja nie chcę, ja jeszcze mam za dużo. Dziękuję ci serdecznie, kolego, ale ja mam za dużo, tarczę chcę zdjąć. Kurde, widzicie, czasem też i tutaj śmieszne rzeczy wychodzą z naszymi przyjaciółmi z klanu. Ja się chcę pozbyć zasobów, a oni mi wysyłają, nie? No dziękuję bardzo, ale... Oj, no widzicie, no gra ma swoje uroki, to jakby całym urokiem tej gry jest to, że tutaj mamy ludzi i z ludźmi coś tworzymy, tak? I to też jest ważne, żeby trafić do dobrego klanu. Coś jeszcze, moi drodzy, chciałem wam pokazać. Dobrze, więc tak odpowiada, chyba na wasze pytania odpowiedziałem, bo z złotą przepustką odpowiedziałem. Generalnie jest taki wymóg i on tutaj też gdzieś jest zaznaczony. Gold Pass, proszę bardzo, złota przepustka. I zobaczcie, generalnie w moim klanie to jeszcze nie obowiązuje, ale za miesiąc ma obowiązywać minimalny poziom armii. To będzie G7, nie? Także... Też pamiętajcie, drodzy widzowie, że ja jak najbardziej spieszę się, żeby te G7 osiągnąć, żeby po prostu w klanie móc zostać. Bo co też jest ciekawe, no w moim klanie jest 100 na 100 osób i tutaj jest spora kolejka osób oczekujących, które chcą się tu dostać. Także też, drogi widzu, który pytałeś o to, czy ktoś wyleci z klanu, jak nie spełni wymogów, odpowiedź brzmi tak i bardzo jest to pilnowane i tu akurat to popieram, bo widzicie po mnie, że nie jest to problem. Zobaczcie, kochani, ja tutaj jeszcze tylko 4 ataki łącznie, no bo 3 wczoraj przeprowadziłem, żebym was nie skłamał. No sprawdźmy w dzienniku. Potem widzowie mi oczywiście wytkniecie, jak coś tutaj źle powiem. A to nie będzie celowo. To może być pomyłka, ale jestem skrupulatny i sprawdzę. Nie, 4 ataki wczoraj przeprowadziłem. Przez to, że miałem zły artefakt, były 4 ataki. Normalnie by 3 wystarczyły ataki, żeby te wszystkie skrzynie klanu tutaj zdobyć. Jest taka zasada klanu. Ja uważam, że akceptuję to, będąc w klanie. A tak jak widzicie, no to są 3 ataki na starożytnego potwora. No w tym przypadku 4, na dzisiaj to będzie 5 tak naprawdę, no bo miałem zły artefakt, nie? No ale generalnie są to 3 ataki i zdobywacie minimalne punkty, które musicie zdobyć, czyli te 380 tysięcy punktów musicie zdobyć, aby po prostu te wszystkie 13 skrzyń klanu dostarczyć, tak, do ludzi. Także no myślę, że jest to uczciwe, naprawdę. I sam wymóg, moi drodzy, że mamy otwierać krypt dziennie 10. Moi drodzy, mówimy o 15-levelowej krypcie. Ja tutaj też gdzieś mam ją w historii, bo teraz bym musiał się przełączać, więc chcę wam pokazać w historii. Proszę bardzo, krypta 15 poziomu. Karterem oczywiście otwierana. 2,54 tysiąca smoły. W momencie, kiedy ja mam 272 tysiące smoły, jeszcze dostanę ją po starożytnym, no to słuchajcie, 10 krypt 15 levelu to jest raptem 25 tysięcy smoły dziennie. No to co to jest, jak ja mam 200? To idąc tym tropem, że 25 tysięcy dziennie, a ja mam 200 tysięcy, 270, no to by oznaczało, że na 10 dni tej smoły mi starczy. Więc teraz rozumiecie, czemu ja na przykład tutaj otwierałem inną kryptę, tak? No to już 11 tysięcy smoły. I właśnie też miało być słowo a propos krypt, ale ja myślę, moi drodzy, że a propos krypt i tego z tym związanego, żeby już nie robić takiego totalnego, moi drodzy, miszmaszu, to ja myślę, widzowie, że a jak będziecie chcieli, to nagram to po prostu w osobnym odcinku, gdzie wam wytłumaczę pewne moje tutaj rzeczy związane z tym tworzeniem tego ekwipunku, no bo po to generalnie są krypty potrzebne. I dam wam kilka wskazówek, bo to też jest istotne, żeby ten ekwipunek był na wysokim levelu, moi drodzy. To jest bardzo istotne. To jest coś, sobie tylko chciałem zobaczyć właśnie, bo pewnego rodzaju krypty otwierałem, żeby... No, także to będę musiał wam pokazać, żebyście zrozumieli, o co chodzi, ale to zrobimy chyba w osobnym odcinku, bo tutaj... Dzisiaj to krótko, zwięźlej na temat. Podsumowując, moi drodzy, jeśli mam mówić o swoich działaniach, daję sobie 2 tygodnie i będziecie na pewno to śledzili poniekąd, aby zrobić technologię G7, to znaczy tą technologię G7, tych gwardzistów 7,
uruchomić podczas ranga roku. Dlaczego? Bo znam na to fajny protip i o tym nagram wam odcinek w trakcie trwania ranga roku. Ale z tym musimy poczekać, aż będzie ranga rok. Wiem, że dam radę, jeśli chodzi o budynki. No mam nadzieję, że dam radę, jeśli chodzi o punkty waleczności. Będę starał się, ale poprzeczka jest wysoko postawiona. Dlatego między innymi dziś nie zrobię przysłowiowego jednego ataku jeszcze na starożytnego, a zrobię, no tu mam dużo tej świętej mikstury, więc zrobię sporo. Zrobię na pewno jeszcze 4-5 ataków, może 6, po to, żeby zdobywać te punkty, słuchajcie, żeby, wiecie, jakoś to szło, nie? Żeby jakoś to szło, bo to już level się robi wysoki. Więc to na pewno, bo ten rozwój też jest ważny i trzeba to kalkulować. Jak wiem, że z budynkami, z ulepszaniem budynków sobie poradzę, tak, z tym punktami waleczności mam lekkie wątpliwości. Co do, moi drodzy, tak, rozwoju bohatera głównego nie będę go rozwijał, bo to znacznie utrudnia i uwierzcie mi, że jak wbiłem ten level, to zobaczcie tutaj w misjach tych dla walecznych, no akurat tutaj je zrobiłem bez problemu, bo atakowałem potwora, ale gdybym potwora nie atakował, to uwierzcie mi, zdobyć te 1,6 biliona punktów ogólnie, to już jest ciężko. To już jest ciężko, jeżeli byście mieli tylko potwory atakować, tak o, nie? To już jest ciężko. Nie wiem, co będzie z walką o tron. Z jednej strony mnie to kusi, z drugiej strony dopiero jest pierwszy dzień, jutro będzie drugi. Wcale nie muszę dzisiaj do tego jeszcze przystępować, moi drodzy. Tutaj pytają o CP. Ale jeszcze CP nie będzie. CP dopiero będzie o... za 2 godziny. Będzie o 18. Tak przynajmniej jest ustalone. No o CP nie będę więcej wam mówił. Możecie tylko zobaczyć, ile mam punktów i ile będę mieć. Ale no nie jest tajemnicą, że chcę mieć 3 biliony i chcę odblokować ostatnią technologię S6. Także to też już będzie, moi drodzy, plusik. Czy coś tu jeszcze z takich rzeczy plus minus? No jeśli chodzi o moich kapitanów, no to raczej będę chciał... Nie będę raczej Aurory dalej awansował. Ona daje radę i nie ma przerażającej liczby dni, jeśli chodzi o budynki, bo sami widzicie, że zrobiłem ten mistrz portalu 42 dni, a jeszcze wszyscy nie pomogli, bo tu w pomocy, jak zobaczymy, zobaczcie, jeszcze tam parę pomocy zostało. Także tu nie ma tragedii, więc jest to do zrobienia, wiecie, mam dużo tych jednodniowych przyspieszeń, ja tu wykorzystam, przyspieszeń mi też starczy i to właśnie dlatego, że widzicie, robię wszystko z głową, nie? Tych kuszników też, jak widzicie, szkolę armię i to też musicie sobie obserwować, moi drodzy, gdzie by tutaj zobaczyć pomoc, czy już mi pomogli? Pomogli mi z kusznikami, dobra. To wiecie co? I teraz właśnie, żebyście byli świadkami, jak ja to robię. Tylko będzie ciężko, jak ja bym zdjął tarczę pokoju. Dobra, tu mam OK. Tutaj mam... nie OK. Dobra, mamy już dobrze. I w tym momencie sobie wyszkolimy jakiegoś żołnierza, może potwora. Zaraz zobaczymy, co sobie wyszkolimy. Na waszych oczach to zrobię. Bo tak jak mówię, przygotowuję armię do starożytnego, a wiadomo, że armia musi być. Dobra, co my tu mamy? Tych mamy dużo, to albo tych. Gryfy bitewne. Mnie tak kusi trochę, bo oni też mieli armię słabszego poziomu tutaj. Mnie chodzą słuchy, że tych specjalistów też warto dodawać. Ale najpierw zobaczymy sobie potwory. Tu jest ok, bo on jest wyższy. Tych miałem chyba wyszkolić. No, chyba jakieś potwory sobie, widzowie, wyszkolę, żebym miał pewność, że równo będą rozłożeni. To wiecie co? Wychodzi na to, że tu bestie, to. Dobra, przerażająca mantrykora, cyk. Widzicie, 9 dni koszt szkolenia potworów. I oni mi to jeszcze zbiją do 4 dni, także powiem wam, że dzięki temu też to jest piękna sprawa, nie? Tutaj ktoś chyba się pyta. O, ktoś pyta, jakie mam materiały do rozdania. Zaraz odpiszemy. Drewno, żelazo i kamień. Bo może porozdaję komuś, a może
nawet ktoś by mógł mnie zaatakować i wtedy sobie ktoś z przyjaciół, bo słuchajcie, o co mi chodzi, żebyście teraz, drodzy widzowie, zrozumieli. Mówię o takiej sytuacji, w której bo jak, właśnie, to będzie patent, bo nie wszyscy o tym też wiecie. To będzie patent na koniec odcinka. Załóżmy, że jesteście w takiej sytuacji jak ja. Macie miasto, chcecie zdjąć tarczę pokoju, macie bardzo dużo zasobów budowlanych bądź srebra, które chcecie rozdać swojemu przyjacielowi. Bądź przyjacielowi na przykład z klanu tutaj, bo często jest tak, że są klany zaprzyjaźnione, bo stricte, chociaż przyjacielowi to też będzie działało, zaraz wam wytłumaczę. No i wysyłając karawanę do jakiegoś gracza, tak, musicie zapłacić 20% podatku. Czyli jeśli na przykład wysyłacie milion jakiegoś tam drewna, to ten ktoś dostanie 800 tysięcy, a 20% idzie w piździec. Jest na to prostszy sposób, który jest darmowy. Jeśli wasz przyjaciel ma konto w innym klanie, czy zaprzyjaźnionym klanie, tak jak u nas jest to GD3, proszę bardzo, tu mamy, nie, GD2 tu jest akurat, czy załóżmy tutaj przyjaciel ma konto, wy zdejmujecie tarczę pokoju, przyjaciel was atakuje, wy nawet wojska w tym momencie możecie, słuchajcie, wysłać do budynków klanu, bo też nie wszyscy o tym wiecie, do fortu klanu, jeżeli nie chcecie ponieść dużych strat armii, a nie macie tarczy pokoju, to po prostu wysyłacie armię do fortu klanu i wtedy was ktoś atakuje i wy jakby nie tracicie armii i ten ktoś też nie dostaje punktów. Ale chodzi o to, że wy wysyłacie armię do budynku klanu, wasz przyjaciel, ustawiony przyjaciel, podkreślam, was atakuje, przez co zabiera wam te zasoby, na czym nikt nie traci, bo on też nie traci armii atakując was, bo po prostu wam zabiera te zasoby, tak? A wy nie macie armii, wasza armia się nie broni, bo armię wysłaliście do fortu klanu. Jest to sytuacja idealna, że za darmo możecie komuś dać zasoby, tylko no musicie mieć zdjętą tarczę pokoju. Ja tą tarczę oczywiście, żeby zdjąć, no musiałbym przeprowadzić na kimś zwiad i to będę robił, ale jeszcze się wstrzymuję, jeszcze chcę troszkę zejść z tego srebra. Chcę jeszcze tutaj troszkę wyszkolić. No bo jeśli zdejmę, moi drodzy, tą tarczę pokoju, to będzie też problem taki, że później, się zawiesiłem aż z wrażenia, widzowie, właśnie, bo teraz myślę, czy to ma sens, nad czym myślę. I wiem, że wyszło masło maślane. Sorry, drogi widzu, wybacz. Też się czasem zawieszę. Jestem człowiekiem. Nie, już wiem, co chciałem powiedzieć, bo to jest odwieczny problem i pokazywałem wam to przy starożytnym poprzednim odcinku, tak? I chodzi o to, że my z przyjaciółmi pokonamy starożytnego. Będzie tu masa skrzyń. A ja z przyzwyczajenia zawsze klikam tu odbierz skrzynię. Jeśli ja to zrobię, nie mając tarczy pokoju, pokazywałem wam to w poprzednim odcinku o starożytnym, że trzeba klikać ręcznie. Ale ja wiem, że i tak się czasem mogę zapomnieć i po prostu kliknąć. No i wtedy będzie problem. Wtedy będzie, drodzy widzowie, naprawdę spory problem, bo ktoś mi ukradnie na przykład srebro, które jest cenne. Tam pal licho z zasobami budowlanymi. Pal licho z tą żywnością. Jak widzicie, żywność staram się cały czas i tak otwierać. No, srebro to tutaj zużyjemy, więc nawet srebro razem z wami mogę dodać, bo jeszcze na szkolenie przeznaczymy, także tu, zobaczcie, przybyło 10 milionów srebra. Natomiast żywność staram się cały czas dodawać, że jak ktoś by mnie zaatakował, to w pierwszej kolejności zrabuje mi żywność, która nie ma jakby żadnej wartości, tak? Natomiast no nie zmienia faktu, że i tak mam, zobaczcie, ile razy więcej, 3 razy więcej mam i tak tych zasobów budowlanych niż... Teraz wam powiem, że to będzie problem, widzowie, bo... Słuchajcie, to jest ilość, o nie, nie, to jest ilość 2 biliony 227 milionów, tak? A ja na przykład na jedną karawanę przez kapitana Stora tego odzbierania zasobów, no załaduję koło 2 milionów maksymalnie. To tak jak tutaj kolega mi wysyłał te zasoby, on ma jeszcze 2,6, bo ma dobrze rozwinięty jakby swój kapitol, swojego bohatera, to też na to wpływa ładowność karawan. U mnie ładowność karawan to będzie maksymalnie 2 miliony u Stora, a u innych to tak milion. Także, moi drodzy, może być nieciekawa sytuacja. Ale zapytam o to też przyjaciół, czy zrobimy tak, że ktoś by mnie chciał zaatakować i zrabować mi te zasoby
byłby to dobry patent. Natomiast jeszcze mam godzinę czasu, tutaj dobija godzina 16, a ja mam jeszcze no 2 godziny czasu, bo o 18 będzie marsz CP i muszę się zdecydować, bo jeśli się zdecyduję, znaczy powiem wam tak, i tak biorę udział w tych marszach CP, bo potrzebuję tych punktów podboju, natomiast jeśli bym zdjął tarczę, to już bym, zobaczcie, wynik, walka o tron, zerowa pozycja, a tak bym może już miał 50. pozycję, może 30. Kurczę, no kusząca propozycja, tym bardziej, że widzicie, że dzięki temu tytułowi, to jednak no 25% punktów mieć więcej, to zawsze jest coś, nie? Tu każdy procent ma znaczenie. O, może ktoś chce zasoby ode mnie? Zapytam. Napiszę to. Wysłał wojsko. Widzicie? To jest właśnie mój patent, który sobie wymyśliłem. Ale napiszę jeszcze do naszej tutaj przyjaciółki Aseny, bo ona też jest super. I ona na pewno coś wymyśli. Ona na pewno coś pomyśli. Bo jeżeli mogę komuś pomóc, słuchajcie, mówię, ja nie zbiednieję, wolę dać to przyjaciołom te zasoby, a sami widzicie, że mi ich... wiecie, mi ich tutaj nie zabraknie. Widzicie, tutaj też są Polacy, pozdrawiam, Galladerella, pozdrawiam serdecznie, są też przyjaciele, widzicie, Polacy, dlatego w tym klanie też się fajnie czuję. Oczywiście ja nie mam nic, no bo tu są super ludzie, którzy są i Amerykanami z USA, są Turkowie, naprawdę fajni ludzie, wszystkich uwielbiam, tylko wiadomo, że fajnie jest, jak widzisz jakiegoś Polaka, bo zawsze wiesz, że to nie ma tej bariery językowej. Więc to jest miłe, nie? I to jest pierwszy klan, w którym ci Polacy są. I swoją drogą bardzo dużo też kobiet jest tutaj. To też taka ciekawostka, moi drodzy. No dobra, no to chyba wszystko wam powiedziałem z takich rzeczy, no powiedzmy technicznych i odpowiadając na wasze pytania. Myślę, że żadnego z waszych pytań, moi drodzy, nie pominąłem. Chyba wszystko totalnie wam powiedziałem, odnośnie zasad klanu wam powiedziałem. Na podsumowanie powiem, raczej starajcie się, bo rozumiem wasze tutaj pytania, które były w komentarzach, bo może sugerujecie, że to są dość duże wymogi. Może wam, może tobie, drogi widzu, się wydają to duże wymogi, natomiast dla mnie na ten moment te wymogi nie wydają się duże. Bo widzę, ile mam z tego korzyści i że po prostu to ma rację bytu i te wymogi powodują, że mam te korzyści. Więc oczywiście, jeżeli masz mniejszy klan, czy jesteś jakimś może zwierzchnikiem w jakimś klanie, masz wpływ na ten klan, nieważne, bo może być w innym królestwie, to jedyne, co ci mogę zaproponować, to starajcie się jako klan robić różne wydarzenia, typu właśnie zryw starożytnych, żeby tutaj atakować tego potwora, żeby rozwijać wspólnie klan, żeby otwierać te krypty. I doradzę tobie tylko tyle, drogi widzu, jeśli macie mniej tej smoły, macie niższy poziom klanu, to przecież nikt wam nie każe krypt 15 poziomu otwierać. Jeśli macie graczy, którzy mają kartera na niższym levelu i kryptę 15 poziomu by mieli na 2 razy otwierać, to jest bez sensu, to otwierajcie krypty chociaż 5 poziomu czy 10. To zróbcie sobie zasady, żeby otworzyć, nie wiem, 20 krypt 5 poziomu albo 10 krypt 10 poziomu. Naprawdę, to już zostawiam wam. U nas jest 15 poziomu są, ale jak widzicie, nie ma z tym problemu. Ja nie wiem jeszcze, jak tutaj mam ze smołą pozostałą, no też całkiem nieźle po tym pierwszym starożytnym, ale to mówię, odnośnie krypt stricte wam nagram odcinek już odpowiedni. Widzicie, cały czas mi tu jeszcze srebra przybywa, także muszę szybko wyszkolić jeszcze armię, żeby było wszystko git. Tutaj też trochę czekam, żeby wiadomo, ale zeszła mantrykora na 7 dni z 9, także zejdzie na 4.
No dobra, drogi widzu, no to będzie mi bardzo miło, jak zawsze, jeżeli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Jeśli masz jakieś pytania, to tym bardziej zachęcam cię, pisz w komentarzu. Ta seria jest tworzona dla was i często tematyka odcinków to są właśnie wasze pytania, w których staram się odpowiedzieć maksymalnie. No dziś jeden z nielicznych odcinków i myślę, co jakiś czas taki odcinek będzie, który będzie takim miszmaszem, w którym będę wam po części pokazywał swoje wyniki, to co było związane z poprzednimi odcinkami. Po części odpowiem na parę komentarzy takich zbiorowych z różnych dziedzin. Czasami takie, ale to też dajcie znać w komentarzach, czy taki jeden raz na jakiś czas taki odcinek, który jest takim miszmaszem, gdzie jest dużo wszystkiego, a znaczy nie, że niczego, bo myślę, że dużo wyniesiecie z tego odcinka, ale czy się nie gubicie? Czy wolicie raczej typowo tematyczne odcinki? Czy raz na jakiś czas jest ok, jak taki miszmasz na luzie sobie zrobimy, gdzie troszkę takiego gameplayu wam swojego pokażę? No bo to jest poniekąd taki gameplay. Dlatego może wiecie, że nie da się tak robić gameplayu, jakbym miał każdy taki odcinek rzucać, bo zobaczcie, ile tu się różnych rzeczy dzieje, ile rzeczy na siebie ze sobą się łączy, ile jest wątków różnych i byście się pogubili w tych odcinkach. Dlatego staram się raczej w większości robić tematyczne odcinki, ale raz na jakiś czas możemy taki gameplay robić, gdzie właśnie wam pokazuję swoje wyniki, żebyście też mogli zobaczyć mój postęp, że to nie jest takie gadanie, tylko że to, co ja stosuję, o czym wam mówię, że to działa po prostu. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście śmiało piszcie. Dobra, to do zobaczenia, moi drodzy. W następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.